Zakończenie roku szkolnego dla uczniów klas czwartych Technikum nr 6 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 w Siedlcach jest inne niż zwykle. Czas pandemii koronawirusa jest wyzwaniem dla nas wszystkich, ale poradzimy sobie, tak jak radziliśmy sobie podczas edukacji zdalnej. Drodzy uczniowie, zakończyliście naukę w tej szkole. Już za kilka dni podejdziecie do egzaminu dojrzałości. Część z Was zapewne już wie, co chce robić w życiu. Druga część jeszcze się waha. Dzisiejszy dzień zamyka pewien etap Waszego życia. Etap, w którym wkroczyliście w dorosłość. Musieliście zmierzyć się z pierwszymi poważnymi problemami. Zawiązaliście wiele nowych, wartościowych znajomości. Po 4 latach spędzonych razem przyszedł czas, by wybrać własną ścieżkę. Przed Wami początek czegoś całkiem nowego. Nigdy nie traćcie wiary w siebie. Pamiętajcie, że jesteście wartościowymi ludźmi. Wkroczcie w następny etap Waszego życia ze świadomością własnej siły i swych możliwości. Miejcie w sobie zapał i entuzjazm. Nie oglądajcie się za siebie. Bierzcie z życia to, co najlepsze. Myślę, że te 4 lata spędzone w naszym technikum były doskonałym wstępem do dorosłego, dojrzałego życia i nauczyły Was pokonywania przeszkód. W imieniu swoim wicedyrektorów, nauczycieli, pracowników administracji i usługi oraz uczniów klas młodszych pragnę podziękować Wam za czynny udział w życiu naszej szkoły. Gratuluję ukończenia szkoły. Chciałabym, byście godziny, dni, miesiące spędzone w murach technikum uważali za udane. Dobrze je wspominali. W życie człowieka wpisane są zarówno zwycięstwa, jak i porażki. Gdy coś Wam się nie uda, nie poddawajcie się, tylko dążcie do osiągnięcia celu. Pamiętajcie, człowiek uczy się przez całe życie. Nie tylko wtedy, gdy siedzi w szkole i ławce. Kochani, życzę połamania piór na maturze, dostania się na wymarzone studia i spełnienia w życiu. Realizujcie swoje marzenia. Stawiacie przed sobą nowe cele. Nie zapominajcie też o nas, nauczycielach, i odwiedzajcie nas w wolnych chwilach. Wszystkiego dobrego w dorosłym życiu. Serdecznie witamy na dzisiejszej uroczystości zakończenia roku szkolnego klas maturalnych, dyrekcji szkoły, rodziców i Was, drodzy uczniowie. W imieniu młodszych klas dziękuję Wam za wspólne lata spędzone razem w murach naszej szkoły. Miło nam było spotykać starszych kolegów i koleżanki na korytarzach podczas przerw. Muszę wyznać, że na pewno będzie nam Was brakowało. Wszystko ma jednak swój początek i koniec. Czas Waszych zmagań zakończył się sukcesem. Przed Wami jeszcze egzaminy maturalne. Matura stawia przed Wami wiele wyzwań i doświadczeń. Wierzę, że poradzicie sobie bardzo dobrze. Sądzę, że Wasza praca, codzienny trud, okres przygotowań do egzaminu dojrzałości zaowocuje sukcesem i dostanie się na upragniony kierunek studiów. Wkrótce opuścicie szkolne mury. Nie oznacza to rozłąki, ani zapomnienia o tych, którzy tu zostają, troskliwych nauczycielach i wychowawcach, młodszych kolegach i koleżankach. Przecież to tutaj rodziły się wielkie odkrycia, emocje, przyjaźnie i wspaniałe uczucia. To, co było obce i nieznane, stawało się zrozumiałe, przyjazne i bliskie. Mam nadzieję, że wszystko to pozostanie w Waszej pamięci na całe życie. Życzę Wam szerokiej drogi. Jesteśmy przekonani, gdziekolwiek rzuci Was los, będziecie godnie reprezentować naszą szkołę. Pamiętajcie też, że jej drzwi będą dla Was zawsze otwarte. Podobno w przemówieniu pierwsze zdanie jest zawsze najtrudniejsze. A więc mam je już za sobą. Ale czuję, że następne zdania również będą trudne. Trzecie, szóste,
dziesiąte, aż do ostatniego. Chociaż Wisława Szymborska mówiła tak o poezji, to wiem, że mnie również będzie trudno wyrazić słowami uczucia. Szanowna dyrekcjo, drodzy wychowawcy i nauczyciele, drodzy koledzy i koleżanki, nadeszła właśnie chwila, kiedy przyszło nam się pożegnać. Dla nas, absolwentów, jest to moment szczególny, bo kiedy w nowym roku zadzwoni pierwszy dzwonek, nas już tutaj nie będzie. Dzisiaj zaczynamy kolejny etap swojego życia, a każdy z nas wybierze własną drogę. Szanowna dyrekcjo, drogie grono pedagogiczne, na Wasze ręce pragnę złożyć w imieniu wszystkich absolwentów płynące z serca podziękowania za 4-letnią współpracę. Były dni lepsze i gorsze. Jedynki, czy nieodrobione zadania domowe. Pierwsze sukcesy, ale i porażki. Dziękujemy za chwilę wsparcia, podtrzymania na duchu, a przede wszystkim za mobilizację, która często gdzieś znikała w nieznanych nikomu okolicznościach. Nasza podróż dobiega końca, dlatego składamy podziękowania za to, że nauczyliście nas, jak żyć i wykorzystywać własne zdolności. Jednocześnie przepraszamy za przykrości, których byliśmy przyczyną. Dziękując, życzymy również dyrekcji oraz gronu pedagogicznemu kolejnych owocnych lat pracy, sukcesów w życiu zawodowym i prywatnym. Dziękuję także Wam, koleżanki i koledzy, za każdą miło spędzoną chwilę oraz zrozumienie w chwilach słabości. Myślę, że często kierowaliśmy się myślą Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. Jesteśmy cząstką w zespole, z niego płynie nasza siła. Po podziękowaniach nadszedł czas na pożegnanie dyrekcji, nauczycieli oraz młodszych przyjaciół i kolegów. Opuszczamy szkolne mury, ale wszystkie chwile spędzone tutaj będziemy chcieli ocalić od zapomnienia. Zabieramy ze sobą bagaż doświadczeń oraz wspomnień i wyruszamy w drogę. Teraz możemy powtórzyć słowa Winstona Churchilla. To nie jest koniec. To nawet nie jest początek końca. To jest dopiero koniec początku. Myśli
nieposkładany, jak odnaleźć nagle radość i nadzieję, odpowiedzi szukaj, czasu jest niewiele. Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Ważnych jest kilka tych dni, tych, na które czekamy. Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Ważnych jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy. Zapytam wiatr, czy mogę wiać tam, gdzie chcę. Zapytam słońce, czy taki blask też mogę mieć. Zapytam kwiat, czy siebie w darze mogę dać. Zapytam górę, czy piękny widok widać z niej. Zapytam morze, czy kropla w nim sobą jest. Zapytam drzewo, czy rosnąć zawsze ja mogę też. Zapytam żar, czy iskra też będzie nim. Zapytam ptaka, czy da mi skrzydła, bym mogła latać. Nic dwa razy się nie zdarza i nie zdarzy. Z tej przyczyny zrodziliśmy się bez sprawy i pomrzemy bez rutyny. Żaden dzień się nie powtórzy, nie ma dwóch podobnych nocy, dwóch tych samych pocałunków, dwóch jednakich spojrzeń w oczy. Wczoraj, kiedy twoje imię ktoś wymówił przy mnie głośno, tak mi było, jakby róża przez otwarte wpadła okno. Dziś, kiedy jesteśmy razem, odwróciłam twarz ku ścianie. Róża? Jak wygląda róża? Czy to kwiat? Może kamień? Czemu ty się zła godzino z niepotrzebnym piszesz lękiem? Jesteś, a więc musisz minąć. Miniesz, a więc jest to piękne. Uśmiechnięci i współobjęci spróbujemy szukać zgody, choć różnimy się od siebie jak dwie krople czystej wody. Ile razem dróg przebytych, ile ścieżek przedeptanych, ile deszczów, ile śniegów, wiszących nad latarniami, ile listów, ile rozstań, ciężkich godzin w miastach wielu, i znów upór, żeby powstać, i znów iść, i dojść do celu. Ile w trudzie nieustannym, wspólnych zmartwień, wspólnych dążeń, ile chlebów rozkrajanych, pocałunków, schodów, książek. Oto jest nasz dzień codzienny, nasze małe budowanie. Trud uparty i niezmienny, nieustanne kształtowanie. Słońce wschodzi i zachodzi, drzewa kwitną, liście ronią. Bez strumień rzeczywistości kształtujemy naszą dłonią. Matura to poważna sprawa. Na jej temat padło już wiele słów zupełnie serio. Czas spojrzeć na nią z przymierzeniem oka, a nawet przy odrobinie chęci i rażącym słońcu dwóch oczu. Nie dajmy się oślepić tej powadze i zdystansujmy się od matury. Na moment odejdźmy od problemu. Jak trochę się z niego pośmiejemy, stanie się on mniej straszny. Sześć tematów z języka polskiego. Nikt nie każe wam się nad nimi zastanawiać. Możecie się z nich pośmiać, wtedy te przyszłe rzeczywiste też będą przyjaźniejsze. I'm not a girl, not yet a woman. Odnieś się do słów Britney Spears na przykładzie utworów literackich różnych epok. Twoje refleksje nad fenomenem telefonii komórkowej w literaturze starożytnej i średniowieczu. Analiza i interpretacja tekstu jednego z wybranych utworów zespołu muzycznego Metallica. Nakreśl temat niedożywienia w Anielce Bolesława Prusa. Rozważ propozycję założenia fast foodów na polskiej wsi. Opisz właściwości odżywcze cheeseburgeru i ich wpływ na zaangażowanie chłopów w pracę na roli. Porównaj Terminatora z Konradem Wallenrodem. Wartość giełdowa dzieł Mickiewicza. Czy fakt, że był wieszczem, miałby wpływ na inwestorów? Czy nie powinna się zmieniać tytułu dziady przed wejściem na giełdę? A teraz posłucham autentycznych cytatów z prac materialnych. Oto, jakie mogą być skutki stresu, roztargnienia i przemęczenia maturzystów. Oczy leżą w moczodole. Serce zdrowego człowieka powinno bić 70 do 75 minut. Kości człowieka połączone są łokciami do kolan.
Nerka, moczowód, pęcherz i cewka tworzą układ wydawniczy. Wszelkie potrzeby w szpitalu załatwia salowa. Pielęgniarki podają pacjentom kaczki jako przystawkę. Wśród wirusów wyróżniamy mikroby, mikrony, mikrusy i mikrobusy. W Olsztynie istnieje fabryka opon mózgowych. Powietrze składa się z tlenu, wodoru i azotoksu. Język polski. Antek nie miał ojca, bo był drwalem. Wysiadowali przy sucho zostawionych stolcach. Wróżka była powodem książy Hanki. Grażyna biegła galopem na czele wojska. Oprócz zabitych na polu walki leżało wielu obrażonych. Wokulski spotkał Izabelę na spacerze w łazience. Kain zamordował Nobla. Obok grobów smutnych stały groby tętniące życiem. Anielka mimo zakazu ojca kolegowała się z Magdą i świniami. Czytałem sztuki Szekspira, gdzie zapamiętałem Romeo i Julia. Szczetuski dzięki kolegom miał dużo dzieci. Szkapę zapewne wychudziła sama Konopnicka, chcąc w ten sposób podkreślić ówczesną nędzę. Jest bardzo miło widzieć na waszych twarzach spokój i nadzieję. Cieszymy się, że kolejny etap życia macie już za sobą. Lecz tylko na egzaminie trzeba pokazać się z najlepszej strony. Udowodnić sobie i innym, że umiecie poradzić sobie z życiowymi wyzwaniami. Wiemy, że to wytrzyma wiele emocji podczas przygotowań do egzaminu dojrzałości. Odwiedzaj swoje wspomnienia. Uszyj dla nich płócienne pokrowce. Odsłoń okna i otwórz powietrze. Bądź dla nich serdeczny i nigdy nie daj im poznać po sobie. To są twoje wspomnienia. Myśl o tym, kiedy płyniesz w Sargasowym Morzu Pamięci. Zwłaszcza kiedy płyniesz w Sargasowym Morzu Pamięci i trawa morska zarasta ci usta. To są twoje wspomnienia, których nie zapomnisz aż do końca życia. Pieców się jadło chleb, bo od lat przyglądam się światu. Nieraz rano zabolał łeb i mówili zmiana klimatu. Czasem trafił się wielki rał albo feta proletariatu. Czasem podróż w najlepszym zał. Częściej szare drogi powiatu, ale to już było i nie wróci więcej. I choć tyle się zdarzyło, to do przodu wciąż bywa głupie serce, ale to już było, znikło gdzieś za nami. Choć w papierach lat przybyło, to naprawdę wciąż jesteście tacy sami. Na regale kolekcja płyt gazety. Za oknami kolejny świt i w sypialni dzieci oddechy. Biegną drogą do gwiazd przez niebieski ocean nieba, ale przecież za jakiś czas będą mogły same zaśpiewać. Ale to już było więcej. I choć tyle się zdarzyło, to do przodu wciąż wyrywa głupie serce, ale to już było, znikło gdzieś za nami. Choć w papierach lat przybyło, to naprawdę wciąż jesteśmy tacy sami. Ale to już było i nie wróci więcej. I choć tyle się zdarzyło, to
łapie serce, ale to już było, znikło gdzieś za nami. Choć papierek nam przybyło, to naprawdę wciąż jesteśmy tacy sami. Dziś rozstajemy się z wami i wierzymy, że spotkamy się w dorosłym życiu. Do zobaczenia w dorosłym życiu, na innej drodze, na innym szlaku, z bagażem wspomnień, na dnie w ukryciu, wśród masy pytań, w pełnym plecaku. Przyszłość, jak wielki znak zapytania, pełna rozterek i niepokoju, bez odpowiedzi na takie pytania, w codziennej pracy, w chwilach spokoju. Stoimy w progu tej naszej drogi, tacy malutcy, tacy nieśmiali, z cichą nadzieją, by los nie był srogi. Byśmy do celu dotarli cali, otwarci, prawi, pełni miłości. Idźmy odważnie przez nasze życie, by w końcu drogi, bez wątpliwości w lustro patrzeć na swoje odbicie. Po 4 latach wspólnej nauki nadszedł czas na pożegnanie. W tym momencie każdy z nas rozpoczyna swoją własną drogę. Nasza podróż nauczyła nas, jak żyć, a także jak wykorzystać nasze umiejętności. Będziemy dobrze wspominać wspólne wycieczki, a w szczególności praktyki w Grecji. Dziękujemy również za możliwość uczestniczenia i reprezentowania szkoły w kongresach kolejowych w Warszawie, a także w targach kolejowych w Gdańsku. Było to dla nas ogromną możliwością na zdobycie niezbędnej wiedzy. Nauczono nas wiele na temat kolei, a także doskonale przygotowano do egzaminów zawodowych. Z pewnością dobrze zapamiętamy lekcje, praktyki, a w szczególności Was, naszych nauczycieli, którym chcemy serdecznie podziękować za cierpliwość i trud włożony w pracę. Widziałam wiatr o siwych włosach, roznosił spokój wśród pól. Ciepłe babie lato kości grzał, a innym razem lasy kosił, spadał ostrzem z gór. Młody był, Bogiem był i grał. Widziałam dni w muzeach sennych, o wnętrzach zimnych jak mrok. Starsi ludzie w rogach wielkich sal. Księgi pięknych myśli pełne pokrył gruby kurz. Herbaty smak. Drogi pomyli prawdy, nim zboże oddzieli od trawy. Bronisz się.
plącze drogi, pomyli prawdy, im zboże oddzieli od trawy. Bronisz się, siejesz wiatr, myślisz, jestem tak młody.